Jednym słowem, pan senator nie mówi prawdy. To jest reakcja prezesa Jeleniogórskiej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej Wodnik Wojciecha Jastrzębskiego na słowa senatora Krzysztofa Mroza z dnia 1 lipca sugerujące, że spółka Wodnik w maju wystąpiła do Wód Polskich o podniesienie cen wody. Pan prezydent Jerzy Łużniak z prezesem Wodnika zgłosili do Wód Polskich podwyżkę cen wody. I no, mieszkańcy już będą płacili od czerwca wyższe rachunki za wodę. Rzeczywistość, którą w tej chwili zaprezentuję, wygląda zupełnie inaczej. Tu macie państwo taryfę, która została złożona 12 marca 2018 roku, zgodnie ze wszystkimi przepisami. W taryfie zawarte są wszelkie dane niezbędne do zatwierdzenia taryfy, a tu macie państwo decyzję o zatwierdzeniu taryfy przez Wody Polskie z 26 kwietnia 2018 roku. Taryfa złożona w marcu i zatwierdzona w kwietniu, która weszła w życie 26 maja 2018 roku, to jest dokument, który funkcjonuje w okresie 3 lat. Dalsza wymiana piłek godna jest finałowi turnieju Rolanda Garo. Szkoda, że pan prezydent i spółka Wodnik szeroko nie poinformowali ludzi o tych podwyżkach, nie uzasadnili tych podwyżek. Zostało to określone w tym dokumencie, że po roku następuje zmiana cen i po drugim roku następuje zmiana cen. To wszystko możecie państwo, po pierwsze, było prezentowane w mediach, wisiało na stronach internetowych, wisi na stronie miasta, wisi na stronie Wodnika i wisi na stronie Wód Polskich. Jeszcze raz przypominam, że jest to decyzja Wód Polskich zatwierdzająca taryfę. To Wodnik i miasto jako właściciel decyduje o cenach wody. Ja rozmawiałem dzisiaj przed chwileczką z Wodach Polskich. Wniosek miasta Jeleniej Góry, bodajże złożony chyba 18 maja, jeżeli się nie mylę, został poprawnie po prostu złożony ze względów formalnych i Wody Polskie, jeżeli wszystko jest formalnie złożone, no to nie mają możliwości prawnie zablokowania takich podwyżek. Nie było zmian taryfy składanej, tak jak pan się mnie zapyta, panie redaktorze, w jakiś potajemny sposób pana prezydenta i mojej osoby do Wód Polskich w 2019 roku. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Jak widzimy, mecz obu zawodników na argumenty jest emocjonujący. W pewnym momencie prezes Wodnika posłał asa na stronę senatora Mroza, domagając się przeprosin za pomówienia. No, mnie się wydaje, że to jest naturalną rzeczą, że jeżeli się obracamy wśród ludzi, którzy prezentują pewien poziom, no jeżeli tak zrobiłem, to powinienem przeprosić. I oczywiście jestem przekonany, że pan senator Mróz tak zrobi, bo no aż mi się nie chce wierzyć, że on nie należy do tej grupy ludzi, którzy za pewne błędy po prostu nie przepraszają. Teraz piłka znajduje się po stronie Krzysztofa Mroza. O tym, kto wygra tę batalię i uniesie ręce w geście triumfu, przekonamy się zapewne wkrótce.